Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Czyli tankmodels.pl bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie jeden z nowszych modeli, który teraz w sumie w połowie czerwca się 2003, 2023 roku pojawił po Babarybie. Jest nim kolejna wersja Cromwella Mark IV, z tym, że uwaga, hal typ D. Czyli mamy kolejną odmianę Cromwella no, i co teraz posłuchajcie? Witam oczywiście swoich subskrybentów, komentatorów, witam również, którzy subują i są praktycznie na każdej premierze mojego kolejnego filmu na kanale Tank Models TV. Witam również moich podglądaczy, którzy jeszcze nie zdecydowali się na subskrypcję kanału. Zachęcam Was, z góry dziękuję za subowanie. A jeżeli chcecie być informowani na bieżąco o nowościach, takich jak ta, zaznaczcie, kliknijcie jeszcze w dzwoneczek, abyście byli na bieżąco informowani o kolejnych nowych filmach na kanale Tank Models TV. To nie będzie jedyna rzecz, jaką dzisiaj pokażę do tego modelu, ale teraz zaczynamy, oczywiście. Od unboxingu, czyli co? Po prostu otwieramy pudło. Pałama! Voilà! Mamy nowego Cromwella. Częściowo go znamy. Oczywiście w którymś z okienek, tutaj, albo tutaj, albo w tym rogu, pojawi się oczywiście podlinkowanie do innych, do poprzedniego modelu Cromwella. No, i standardowo, jak to u mnie, zaczynamy od instrukcji Cykbryk Hokus Pokus. Eee, proszę bardzo, tak wyprezentuje się instrukcja. Eee, w tabelce z farbami znajdujemy numery farb takich firm jak Vallejo Modeler, Hataka Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive. A tutaj, jakby się trochę przesunęło, wejdzie jeszcze AMO by Mick Jimenez warto naprawdę farby tej firmy e, przez Miga Jimeneza zamieścić, ponieważ e, zresztą pokazałem Wam unboxing są naprawdę bardzo fajne farby akrylowe do malowania aerografem ale nie tylko, można użyć ich pod pędzelek sprawdzone tak prezentuje się wnętrze instrukcji czyli mamy na drugiej stronie zawartość pudła, które ramki są oczywiście podwójne no, ta ramka na pewno jest podwójna, a pozostałe, proszę bardzo, mamy pojedynczo. Kolejne etapy sklejania, składania w podwójne rzędy, podwójne koła mamy w Cromwellu. I to jest cały, to jest prosty model, tak naprawdę dla każdego. Na pewno na co trzeba zwrócić uwagę w tym modelu? Uwaga, niektórzy mają problem. I trzeba tu delikatnie najpierw spasować. Ta płyta może niektórym sprawić problem. Więc jak będziecie ją wklejać, to sobie złóżcie najpierw macie już dół posłuchajcie, złożone górę możecie założyć, błotniki dołożyć i wtedy tak, ta płyta jak będzie już tu wklejona bo można ją wkleić wcześniej należy następnie sobie delikatnie dopasować czy ta płyta, gdzie jest klapa ten luk powiedzmy kierowcy i tutaj strzelca, czy Wam dobrze wejdzie spasuje się, żeby nie wystawał nad ani tutaj nie powstawały szczeliny to ode mnie Prosty model w złożeniu ma pewne felery, ale dajmy temu spokój. Co mamy w malowaniu? Posłuchajcie, bardzo proste brytyjskie malowanie. Na ten kolor farby w ogóle nie patrzcie. Jest, to jest druk. I co mamy? Co? Cromwell Mark IV wersja D Northrop Shir. Francja 1944 rok, za chińskiego boga tego kolejnego nie powiem, ja to tylko Kentucky, Kentucky akcent mam. Co dalej? Kolejny batalion Normandia lipiec 1944 rok, o właśnie i mamy czołg, tutaj mamy ze szwadronu dowodzenia 10 Pułku Strzelców Polskich, tak, i to jest w naszym oznaczeniu mapę Niemcy maj 46 rok. Czyli tutaj mamy po prostu nasza jednostka stacjonowała jako wojska okupacyjne. Myślę, że brały udział też spokojnie. I tu mamy... Czeski, batalion czeskiego batalionu. Posłuchajcie, super sprawa. E, bardzo się cieszę, że pomyślano też o Czechach, ponieważ no, my mieliśmy dywizję pancerną. Czesi mieli tylko e, brygadę pancerną, batalion czołg, no, brygadę pancerną, tak. Między innymi mieli też Shermany, mieli również Cromwelle, na których, uwaga, wrócili do Czechosłowacji. I tu mamy wczesny 45 rok, czyli okres jeszcze wojny, stacjonuje oddział w Belgii, podobnie jak nie, my stacjonowaliśmy, przepraszam, na terenie Niemiec, Wilhelmshaven. Nasza pierwsza dywizja stacjonowała, czy znaczy część dywizji ale bardzo fajnie, że jest czeskie malowanie, naprawdę ukłon w kierunku naszych południowych sąsiadów i BG wykonało superanską robotę. Tak się prezentuje instrukcja. Co tutaj mamy? Mamy bardzo fajny zestaw kalkomanii. Naprawdę fajnie to wszystko prezentuje się. No, Techmod produkował dla IBG. Fajnie, że są właśnie i brytyjskie oznaczenia, polskie i czeskie. Mini blaszka, takie pitu pitu, ale jest. No i zapewne ci co już oglądali od dłuższego czasu są moimi subskrybentami. Pamiętają pewne elementy, ale ci co nie oglądali, dla nich zaprezentuję jeszcze raz. I aby lepiej nam się oglądało, proszę bardzo. I tutaj mamy ramkę. Ramkę. Bez, numer, bez literki. Ale w każdym razie tak. Uproszczone modele te są. Jakbyście popatrzyli na unboxing kometa, to jest ten sam układ jezdny. no to sobie porównacie, zobaczycie różnicę. Jak mm. wykonany jest komet według Wespia. jest literka. To jest ramka A, posłuchajcie, no jak w ślepej kurze ziarno mi się trafiło. Pierwsza literka alfabetu, mamy A. Więc ten model spokojnie, każdy sklei, a zaraz wam pokażę, co należy jeżeli macie oczywiście fundusze dodatkowo kupić, żeby jeszcze bardziej poprawnie wyglądał ten model. Teraz mamy dwie ramki z kółkami W ten sposób się one prezentują, jedną oddalam a drugą oglądamy. I tutaj widzicie ten rodzaj I uwaga, widzicie, że tu są w bandażach otwory. A one nie miały już otworów, te Cromwell'em. późniejsze. Tu mamy skrzynkę. No tutaj to mamy w tej torebce doskonale znane z innych modeli, posłuchajcie, z Wawa, czy też z innych modeli brytyjskich czołgów. Mamy ramkę G. Mamy ramkę F. I tu jest ta słynna ramka, z którą kilka osób miało, to jest ramka, tutaj o tak powinno, tak idzie do dołu. Tu mamy karabin maszynowy, a tu proszę bardzo jest ten element, który przysparza troszeczkę problemów. A jak widzicie wszystkie elementy są czyste, bez nadlewek, bez żadnych zapadnięć, tak zwanych skurczy. O właśnie tutaj widzimy od wewnętrznej strony delikatne skurcze, ale posłuchajcie, tu co tu widzimy nie ma. Dobrze znana ramka, tak samo F, tył, czysty, bez skurczy, bez nadlewek. No, i mamy proszę bardzo, zęby do strzyżenia żywopłotów. No i mamy lufę. I teraz co ja Wam bym polecił? Tutaj mamy w mojej firmy poprawione układ jezny do Cromwella. Dedykowany właśnie do modeli IBG. To jest zestaw żywiczny. To są prawidłowe koła, więc ten zestaw 72030 jest cały czas dostępny. Jest on też sprzedawane przez zaprzyjaźnione sklepy modelarskie. A tu mamy, proszę bardzo, powrót w polskiej firmy RB Model. No i mamy tutaj właśnie lufę metalową. Zjeżdżaj. O. Metalową lufę poprawioną, dużo lepiej prezentującą się od plastikowej. E, polecam też numer katalogowy 72B16. Jest też cały czas w ofercie. Odkładamy sobie tą rameczkę. No i posłuchajcie, dwa rodzaje błotników. Proszę bardzo, znana doskonale ramka z wielu modeli i nieszczęsne koła kolejna, posłuchajcie, wszystkie torebki strunowe wow very happy że jestem tu są niestety troszeczkę pomylone te koła to jest ramka J Tu teraz nie widzę, czyżby coś było poprawione, o, coś mi się wydaje, że chyba nie do końca. To jest ramka z kółkami. Wielkiej folii, torebce foliowej, zaciskowej, wielorazowego użytku. I mamy ostatnio, ostatnie dwie ramki. No właśnie. Tak się yy, prezentuje kadłub. Tu mamy przedzielony właz dla kierowcy. A tak prezentuje się ramka K zawierająca część wieży i kadłuba oraz włazy tu mamy samą wieżę. Fajnie jest, że można ją otworzyć. Jak ktoś ma figurasy. No sami widzicie, że jest to taki prostszy model, nie będę go porównywał, broń Boże, do wcześniej omawianego BTR-4 ukraińskiego. To jest taki first to fight, produkcja modeli first to fight, a ewentualnie serii WAF od firmy IBG. Moi mili, i na tym koniec. Zapraszam do sklepu. Linki do tego modelu, do innych modeli, jak i również do lufy metalowej i zestawu poprawionego układu jezdnego znajdziecie w opisie. Zapraszam do odwiedzenia sklepu tankmodels.pl. Liczę na komentarze, liczę również na wasze suby, nowych, nowych subskrybentów, ale dobra, no jeżeli będziecie mieli ochotę, to zapraszam. Bohaterem był Cromwell 4, model znajduje się pod numerem 7203. Ja Wam dzisiaj dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, do następnego unboxingu czołgiem, trzymajcie się.